drodzy Państwo. No już po raz siódmy witam Państwa na Europejskim Kongresie Mobilności Pracy w Krakowie. Jest mi niezmiernie miło, że są Państwo z nami. Ci z Państwa, którzy mogli tutaj być osobiście, a ci, którzy nie mogli, po raz pierwszy zdalnie. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo stęskniliśmy się za Państwem i mamy nadzieję, że Państwo za nami również. Wracamy do Państwa w 10. rocznicę powstania naszego Instytutu i po raz pierwszy spotykamy się w celu, o którym marzyliśmy od samego początku. A mianowicie nie po to, żeby próbować powstrzymać polityków przed stworzeniem kolejnych ograniczeń i utrudnień, które zniechęcą firmy do delegowania pracowników albo odbudują granice wewnątrz jednolitego rynku, ale po to, żeby rozwiązywać rzeczywiste ludzkie problemy dzięki prawidłowemu stosowaniu i rozumieniu Europejskiego Ładu Prawnego. A w tym obszarze mamy naprawdę sporo do zrobienia. W zasadzie to musimy zacząć od podstaw, czyli od zrozumienia, na czym w ogóle polega ten Europejski Ład Prawny. Zauważyliśmy, że niewiele osób zna proste zasady jego funkcjonowania, a jeszcze mniej stosuje je w praktyce. Czy wiedzą Państwo na przykład, co zrobić w przypadku, gdy prawo unijne mówi jedno, a prawo krajowe drugie? Myślę, że większość prawników w takiej sytuacji doradzi Państwu, żeby mimo wszystko stosować prawo krajowe, a ich wyjaśnienie będzie brzmiało: dopóki prawo krajowe obowiązuje, dopóki się nie zmieni, to jednak obowiązuje. To jest, szanowni Państwo, kompletna bzdura. Prawo unijne to nie jest jakaś teoria. To jest element obowiązującego w każdym państwie członkowskim porządku prawnego. No ale co na to poradzić, jeśli większość sędziów, i to nie tylko polskich, swoją wiedzę i nawyki kształtowało bardzo dawno temu, a państwa doradcy prawni, przynajmniej niektórzy, kształcili się pewnie w tym samym duchu. Drodzy Państwo, w rzeczywistości prawo unijne zasady nie może być sprzeczne z prawem krajowym, a prawo krajowe nie może być sprzeczne z prawem unijnym. Przeciwstawianie sobie prawa państw członkowskich prawu unijnemu jest zwykłym błędem wynikającym z niewiedzy, ponieważ zgodnie z traktatową zasadą pierwszeństwa prawa Unii oraz zasadą bezpośredniego skutku prawa Unii, w przypadku kolizji normy prawa krajowego z normą prawa Unii należy po prostu zastosować normę unijną. Proste. A jeszcze bardziej konkretnie, jeśli jakiś przepis krajowy wywołuje skutek sprzeczny z normą unijną, to norma krajowa w zakresie wywołującym ten skutek po prostu nie ma zastosowania. Wcale nie oznacza to, że cały przepis krajowy jest nieważny albo niezgodny z prawem Unii, jak się często mówi. Po prostu taki przepis nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jego skutki byłyby sprzeczne z prawem Unii. I na marginesie dodam, że ta zasada dotyczy również konstytucji państw członkowskich. A to, co to w ogóle dla Państwa wszystko w praktyce oznacza? No, oznacza to, że każdy z Państwa ma prawo do bezpośredniego powoływania się na przepisy prawa unijnego przed organami państw członkowskich, a każdy organ państwa członkowskiego ma kompetencje do samodzielnego stwierdzania nieważności i do odmowy stosowania przepisu krajowego, w przypadku, w którym jego skutek wykraczałby poza granice wyznaczone mu przez prawo Unii. Nie znam właściwszej osoby, która wyjaśniłaby Państwu tę kwestię lepiej niż nasz wielki autorytet, profesor Maciej Szpunar, który bardzo
chciał dzisiaj być z nami, ale niestety pech sprawił, że akurat dzisiaj obraduje Trybunał i w konsekwencji czego zarówno profesora, jak i kilku innych ważnych dla nas gości nie mogło być dzisiaj z nami. Ale nie martwcie się Państwo, profesor będzie z nami za rok i wtedy wszystko nam dobrze wytłumaczy. Ja dzisiaj chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę, na jakim poziomie rozumienia zasad funkcjonowania Europejskiego Ładu Prawnego dzisiaj się znajdujemy i jak dużo jest w tym zakresie do zrobienia. Proszę sobie wyobrazić, że istnieje jeszcze coś takiego jak zasada autonomicznego rozumienia pojęć użytych w przepisach prawa Unii. Ta zasada zabrania nadawania tym samym pojęciom prawa unijnego znaczenia, jakie mają w prawie krajowym. Pozwala to na uzyskanie bardzo praktycznych odpowiedzi na wiele państwa codziennych problemów. Na przykład na to, czy niemiecka policja narusza prawo, aresztując lub odwożąc do granicy delegowanych obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają niemieckiej wizy krajowej, wydanej według procedury zwanej van der Est. Co na marginesie znowu dodam, jest troszkę cyniczne, ponieważ Raymond van der Est był odważnym człowiekiem, który walczył z barierami w delegowaniu państw trzecich, z obywateli państw trzecich. I po co ja o tym państwu mówię? Mówię o tym dlatego, że znajomość podstawowych zasad funkcjonowania Europejskiego Ładu Prawnego umożliwi państwu rozwiązywanie praktycznych problemów w codziennej pracy. Da państwu również możliwość używania skutecznej argumentacji przed sądami i urzędami w każdym państwie członkowskim. Niezależnie od tego, czy jesteście państwo pracodawcami, pracownikami, urzędnikami, czy też prawnikami. Podam przykład. Aktualnie pomagamy dużemu polskiemu pracodawcy, który został obciążony zupełnie nieproporcjonalnie wysoką karą pieniężną za odmowę udostępnienia swojej dokumentacji handlowej pewnej fundacji z siedzibą w państwie, do którego deleguje pracowników, konkretnie w Holandii. Członkami tej fundacji są lokalne holenderskie agencje pracy i związki zawodowe. Fundacja ta domagała się udostępnienia tej dokumentacji handlowej na podstawie przyznanych jej na mocy holenderskiego prawa krajowego uprawnień, na których podstawie również może domagać się odszkodowania w przypadku odmowy. Niestety, sądy niższych instancji w Polsce i w Holandii nie zauważyły, że prawo Unii stoi na przeszkodzie stosowaniu prawa krajowego w tym zakresie wobec przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie członkowskim, które deleguje pracowników do Holandii. Dlaczego? Dlatego, że artykuł 56 traktatu stoi na przeszkodzie jakimkolwiek skutkom wynikającym z prawa krajowego państwa przyjmującego, które ograniczałyby wykonanie usługi transgranicznej. Za wyjątkiem tych ograniczeń, które są uzasadnione i proporcjonalne na podstawie orzecznictwa Trybunału oraz w tym przypadku dyrektyw o delegowaniu pracowników. A tam nie ma nic od możliwości domagania się przez krajowe fundacje odszkodowań za nieudostępnienie im dokumentacji handlowej, należącej oczywiście do przedsiębiorstw z siedzibą w innym państwie członkowskim. Zatem holenderski przepis krajowy nie mógł mieć zastosowania wobec tego polskiego pracodawcy, co wynika z fundamentalnej zasady pierwszeństwa prawa Unii, o której wspomniałem Państwu wcześniej. Spytacie Państwo, to dlaczego jednak miał? Ano dlatego, że sędziowie orzekający w tej sprawie po prostu nie ogarniali, jak działa Europejski Ład Prawny, a pełnomocnicy im tego nie przypomnieli. Bo pewnie też nie wiedzieli. I w takim przypadku, drodzy Państwo, prawo Unii faktycznie jest teoretyczne, jeśli nie rozumie go ani pełnomocnik, ani sędzia. Wspomnę Państwu jeszcze o innej sprawie, w której
Również próbowano zastosować przepisy krajowe w sposób wykraczający poza ograniczenia wynikające z prawa Unii. Wspierając pracodawcę w sporze z francuską inspekcją pracy, gdy wspomnieliśmy o fundamentalnych zasadach funkcjonowania europejskiego ładu prawnego, francuski sąd przyznał nam w całości rację. Dosłownie przepisał w wyroku nasze stanowisko. A francuska inspekcja pracy i prokuratura nawet się od tego wyroku nie odwołały. A więc prawo Unii w praktyce działa. Nawet we Francji. I to nawet więcej niż jeden raz. Bo konsultowaliśmy również dużą medialną sprawę toczącą się we Francji przeciwko hiszpańskiej agencji zatrudnienia. I tam również ta sama metoda zadziałała. I miało to bardzo praktyczny wymiar, bo Francuzi chcieli dyrektorów tej firmy wsadzić do więzienia. Jednak nie zawsze jest tak, że pracodawcy oraz ich pełnomocnicy chętnie korzystają z merytorycznej wiedzy. I to jest frustrujące. Do dziś ciężko nam się pogodzić z wyrokiem w sprawie Elektrobudowa, która w konsekwencji upokarzającej przegranej przed Trybunałem upadła. Jej przegrana wynikała bezpośrednio z całkowicie błędnej argumentacji podnoszonej przez pełnomocnika, zresztą profesora, który wielokrotnie wcześniej odrzucał naszą ofertę wsparcia. Niedawno Marcinowi trafił się podobny przypadek. Mianowicie firma ze Słowacji, której sprawa jest przedmiotem pytania prejudycjalnego, nie zdecydowała się przyjąć naszej zupełnie bezinteresownej pomocy w sprawie dotyczącej delegowania obywateli państw trzecich, ponieważ, jak stwierdził jej właściciel, ma tak drogiego holenderskiego pełnomocnika, że samo przeczytanie przez niego naszej analizy prawnej, której przepisanie pozwoliłoby mu na pewną wygraną w tej sprawie, kosztowałoby go za dużo pieniędzy. To skłania mnie do refleksji nad tym, czym w prawie jest prawda i racja. Czy prawdą jest, że można delegować obywateli Ukrainy do Niemiec bez wizy van der Est? Ja odpowiem, że można, bo tak stanowi europejski porządek prawny. Znajomy z branży odpowie państwu, że nawet jeśli można, to nie warto, bo Niemcy ich łapią. Niemiecki prawnik odpowie wam na szkoleniu, że absolutnie nie wolno, bo tej sprawy nie da się w Niemczech wygrać. I faktycznie by jej nie wygrał, więc w zasadzie pewnie ma rację. Wydaje mi się, że prawdę mówi ten, kto bezbłędnie ustalił faktyczny stan rzeczy. Ale rację będzie miał dopiero wtedy, gdy przekona do niej sędziego, urzędnika czy policjanta. Bo prawda nigdy nie broni się sama. Trzeba ją sobie za każdym razem wywalczyć. No dobrze, ale wróćmy do programu dzisiejszego dnia. Zdecydowaliśmy, że nasze poszukiwania prawdy zaczniemy od delegowania obywateli państw trzecich oraz od transgranicznych usług opieki domowej. Oba te tematy łączy to, że dotyczą osób w szczególnie trudnej sytuacji, które nie potrafią same walczyć o swoje prawa i racje. Specyficznym przypadkiem tutaj są obywatelki Ukrainy, delegowane do Niemiec w charakterze opiekunek osób starszych, którzy sami w pewnym sensie są również osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji, która powoduje, że wymagają większej ochrony. W tym miejscu docieramy do sedna problemu, czyli wspomnianej już wcześniej wizy van der Elst. Zajęliśmy się w Elmi tym zagadnieniem priorytetowo, ponieważ zaczęły do nas docierać zatrważające informacje o obywatelach Ukrainy, wyprowadzanych przez niemiecką policję z autokarów, poddawanych rewizji osobistej i aresztowanych, a następnie w nocy lub nad ranem wywożonych do polskiej granicy
czyli w praktyce zostawianych na poboczu drogi, w lesie, często w deszczu i z rozładowanymi telefonami, a więc bez możliwości zadzwonienia po pomoc. Nie ma dla policjantów niemieckich żadnego znaczenia, czy taka osoba ma prawo pobytu w innym państwie członkowskim i czy została oddelegowana przez swojego pracodawcę w ramach swobody świadczenia usług, czy też nie. Według ich instrukcji każdy Ukrainiec, który wjeżdża do Niemiec, aby wykonać jakąś pracę i nie posiada niemieckiego tytułu pobytowego, jest przestępcą. Ponad wszelką wątpliwość udało nam się w Elmi ustalić w tej sprawie prawdę. Choć chcę powiedzieć, że jest to najbardziej wyrafinowany i zakamuflowany przypadek, z jakim się spotkałem, systemowego naruszania Europejskiego Ładu Prawnego przez państwo członkowskie. Wykorzystane do tego zostało takie na pozór niewinne pojęcie paid activity. Użyto go w pewnym przepisie unijnego rozporządzenia, tak zwanego Schengen, który umożliwia państwu członkowskiemu przywrócenie obowiązku posiadania wizy obywatelom państw trzecich, którzy zostali z tego obowiązku zwolnieni i wykonują wspomniane paid activity. Niemiecki ustawodawca dokonał misternego zabiegu i przepisał tą regulację z unijnego rozporządzenia do prawa krajowego, tłumacząc pojęcie paid activity na Erwerbstätigkeit, co pozwoliło mu już później rozumieć go już nie w kontekście prawa Unii, ale w kontekście prawa krajowego, w rozumieniu którego obejmuje każdą osobę, która wykonuje, a nawet ma zamiar wykonywać, jakąkolwiek czynność za pieniądze, a więc również pracowników delegowanych. Następnie niemiecki MSZ opracował tak zwany poradnik wizowy, w którym umieścił gotową do skopiowania argumentację dla krajowych sądów i urzędników, tłumaczącą, dlaczego pracownicy delegowani muszą uzyskiwać wizy van der Est przed wjazdem do Niemiec i dlaczego nie narusza to prawa Unii. Na szczęście ta intelektualna iluzja, tak jak i każda inna iluzja, ma swoje słabe punkty. Po pierwsze, wprost łamie zasadę autonomicznego rozumienia pojęć prawa Unii, interpretując unijne pojęcie przy pomocy prawa krajowego. Po drugie, naruszając zasadę pierwszeństwa prawa Unii, a konkretnie ignorując artykuł 56 traktatu. Po trzecie, przy jej konstruowaniu popełniono kilka błędów. Na przykład niemieckie rozporządzenie de facto nakazuje uzyskanie niemieckiej wizy Schengen nawet przez osoby posiadające już wizę Schengen wydaną przez inne państwo członkowskie. Poza tym przepis ten jest tak skonstruowany, że zgodnie z jego brzmieniem niemiecka policja powinna również aresztować i deportować pracowników delegowanych, którzy są obywatelami Cypru, Irlandii, Bułgarii i Rumunii, ponieważ obywatele tych państw zwolnieni są z obowiązku uzyskania wizy w celu wjazdu i pobytu krótkoterminowego w strefie Schengen na tej samej zasadzie co obywatele Ukrainy. Co ciekawe, niemiecka ustawa o pobycie, która jest podstawą tego nieszczęsnego krajowego rozporządzenia, wprost odwołuje się do zasady pierwszeństwa prawa Unii, wskazując, że jej przepisy nie mają zastosowania w przypadkach, w których prawo Unii stanowi inaczej. Dzięki temu zapisowi obywatele innych państw członkowskich nie są odwożeni do granicy przy próbie wjazdu do Niemiec w celu wykonania jakiejś pracy, mimo że z perspektywy niemieckiego prawa też są cudzoziemcami. Znamy już prawdę, ale teraz, żeby mieć rację, musimy jeszcze przekonać do niej wystarczająco dużo osób.
Udało nam się już zainteresować tą sprawą polski rząd, Europejski Urząd do Spraw Pracy oraz Komisję Europejską, gdzie w czwartek właśnie w tej sprawie mieliśmy spotkanie z przedstawicielami kilku dyrekcji generalnych. Mimo to, jak zwykle, ciągle słyszymy, że w tym przypadku to na pewno nie damy rady, bo to jest przecież takie duże państwo, bo to są przecież Niemcy, bo to jest pewnie sprawa polityczna. Ciężko obiecać, ale bardzo chciałbym za rok pochwalić się państwu, że i w tym przypadku mieliśmy rację i daliśmy radę, a sceptycy jak zwykle racji nie mieli. Na zakończenie chciałbym przekazać trzy informacje. Pierwsza jest taka, że zdecydowaliśmy się ulepszyć konwencję naszego kongresu. Od tego roku każda kolejna edycja będzie poprzedzana kilkoma mniejszymi, takimi kameralnymi warsztatami, zwanymi przez nas rozgrzewkami albo warm-upami. I będziemy na nich zajmować się tymi samymi problemami, którym będzie później poświęcona konferencja finałowa, która będzie niejako podsumowaniem prac realizowanych przez cały rok. Po drugie, nie będziemy już co roku zmieniać tematów wiodących. Będziemy robić to dopiero wtedy, kiedy uda nam się rozwiązać problemy, które wcześniej wzięliśmy na tak zwany tapet. Te dwie zmiany pozwolą nam jeszcze bardziej skupić się na szukaniu prawdy, a nie tylko na upowszechnianiu istniejącej już wiedzy. Drodzy przyjaciele, 7. Europejski Kongres Mobilności Pracy uważam za otwarty. Życzę wam nowej, ciekawej wiedzy, konstruktywnych spotkań w wiosce ekspertów, wieczorem miłej zabawy na gali Labor Mobilis, a na jutrzejszych warsztatach samych konkretów. Dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami.